Koniec bytomskiej Wenecji? Wszystko na to wskazuje, bo miasto zamierza przebudować ulicę Piłsudskiego, która przy intensywnych opadach wręcz pływa. Tak było tutaj w czerwcu 2020 roku. W ramach planowanej inwestycji ma powstać m.in. ogromny zbiornik retencyjny, bo do tej pory kanalizacja nie była w stanie sobie poradzić z dużą ilością wody. Ja nie obrażam się na te określenia, bo niestety taka jest prawda. No, woda tą ulicę zalewała wielokrotnie i to w dużym stopniu, z wieloma problemami. Tak jak zapewniają autorzy tej koncepcji, ludzie, którzy są fachowcami w tej dziedzinie, ten zbiornik retencyjny, ogromny zbiornik retencyjny, pozwoli na zatrzymanie wody i pozwoli na danie czasu kanalizacji na jej odprowadzenie. To jednak nie jedyne zmiany, bo przebudowana ma zostać również sama droga i chodniki. Pojawią się też zazielenienia. Przebudowana zostanie również sieć kanalizacyjna w części ulic Matejki i Krakowskiej. Planujemy okres 3 lat. Pierwszy rok to będą prace projektowe. 2 lata zakładamy na te roboty właściwe, czyli zakładamy optymistycznie, że będzie to końcówka 2025 roku, finał wszystkich prac. Kwota jest to ponad 41 milionów złotych, z czego to dofinansowanie rządowego programu Polski Ład to ponad 29 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm MT Eco oraz Justmar.